Program stypendialny imienia prezydenta RP na uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego jest realizowany od 2018 roku. Naszym celem jest rozwój kompetencji uczestników programu w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowej. W tym roku dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z funduszy programu Nowe FIO w naszym projekcie wzięło udział 20 osób, Polaków z Ukrainy, Białorusi oraz województwa lubelskiego. Myślę, że ten program był na tyle nasycony, że po prostu wspomnienia o Lublinie zostaną takie bardzo miłe i fajne. I myślę, że to jest, że ten program jest naprawdę taki korzystny wyjątkowo dla tych młodych osób, które mają pochodzenie polskie. Bardzo się cieszę też z tego powodu, że w trakcie tych zajęć, które były u nas na przełamie 10 dni, dostaliśmy możliwość również ćwiczenia języka polskiego. Pojawiały się na nich naprawdę ciekawe i takie dość zaawansowane tematy oraz same zajęcia były świetnie prowadzone, więc naprawdę bardzo dużo otrzymałam nowych ciekawych informacji. To jest bardzo ważne dla osoby, która przyjechała z Ukrainy czy Białorusi, przyjechać do Polski i mieć możliwość porozmawiać w ojczystym języku, poznać kulturę i poznać innych ludzi, innych przedstawicieli organizacji, żeby potem wspólnie działać, zorganizować nowe projekty. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, na przykład jak układa się praca samorządu o strukturze administracyjnej Polski, jak odbywa się praca z zakresu spraw obywatelskich i cudzoziemców. Mieliśmy również okazję, by wymienić się doświadczeniami z działaczami pozarządowymi tutaj w Polsce. Było to bardzo pożyteczne, ponieważ dopiero się rozwijamy w naszych organizacjach polonijnych na Ukrainie, na Białorusi i było to bardzo dobre doświadczenie. Dzięki udziału w tym programie dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, które mogę wprowadzać u siebie w domu na Ukrainie, we Lwowie. W tym programie słuchałem wielu wykładów na różne tematy, o których nawet nie sądziłem, że mogę mnie zainteresować. Ale teraz myślę, że mogę wykorzystać wielu rzeczy, które słyszałem w swojej organizacji w Odesie. Szczególnie interesujące dla mnie było uzyskanie informacji o konsulacie, jak rozwija się i funkcjonuje. Także interesujące dla mnie było szkolenie dotyczące dezinformacji, autoprezentacji i debat. Ważnym punktem programu były także wycieczki i spacery po miejscach ważnych dla historii Lublina i Lubelszczyzny. Dla mnie to była przepiękna pierwsza znajomość z miastem. Zwiedzaliśmy rynek, Zamek Lubelski i klasztor Dominikanów. Oprócz tego mieliśmy możliwości integracji w grupie podczas wspólnych kolacji na mieście oraz wycieczek, między innymi do ślicznego miasteczka Kazimierza Dolnego. Cześć, nazywam się Natalia Burdiuch, jestem z Kijowa. Najbardziej wpadło mi do pamięci wycieczki, a wyjątkowo spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej. Dla mnie, jako dla osoby, która interesuje się historią, ważnym momentem było zwiedzanie Majdanka, co zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Program Aktywnie dla Polski jest dla mnie miejscem spotkań ludzi różnych i jednocześnie związanych podobnymi poglądami na świat, na rolę aktywnej Polonii. Program jest naprawdę bardzo fajny, bo łączy po prostu ludzi, a wiemy, że jedność w wielkości, a wielość w jedności. To naprawdę świetna możliwość do tego, by podnieść własne kompetencje, by jeszcze lepiej poznać język, kulturę, historię Polski. Dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w tym programie. Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe i pomocne. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału w tym fajnym projekcie, dzięki któremu poznałem fajnych ludzi, brałem udział w fantastycznych wykładach, szkoleniach i gorąco polecam i zachęcam do udziału w przyszłych edycjach.